Dział Badawczy Rozwojowy jest odpowiedzialny za projektowanie nowych urządzeń, w szczególności pomp i systemów pompowych oraz dostosowywanie obecnych rozwiązań do indywidualnych potrzeb klienta. Sprawdzamy, jak pompy typu FZ radzą sobie z ciałami włóknistymi, ponieważ to jest największy problem w ściekach sanitarnych, że jednak ludzie nie mają świadomości, wrzucają czasami bardzo nietypowe rzeczy. Zdarzyło się, że na przykład do jednego z obiektów dopłynęło całe łóżko. Oczywiście z tym sobie pompa nie poradzi, natomiast ze szmatami, chusteczkami z tym sobie musi radzić. I dzisiaj właśnie testujemy różne typy wirników, jak one sobie z tym radzą i szukamy jeszcze miejsc, które moglibyśmy w przyszłości poprawić. Przyjechałem z Politechnika Wrocławska wraz z kamerą taką bardzo czułą, która robi 1000 klatek na sekundę, żebyśmy mogli zobaczyć, w których ewentualnie miejscach mamy jeszcze coś do poprawienia. Nagrywamy dwiema kamerami. Jedna kamera to jest kamera Olympusa, druga to jest Kronosa. Te filmy są analizowane szczegółowo, ze względu na to, że mamy 1000 klatek na sekundę, możemy to dość dokładnie zaobserwować, zarówno pod względem, tak jak mówiłem, zaczepienia się tych zanieczyszczeń, ale również kawitacji, bo ją bardzo dobrze widać, również wirów sznurowych, które bardzo często pojawiają się na wlocie do pompy ze względu na zasady zachowania skrętu. Musimy wiedzieć, co klient oczekuje i wiedzieć, jakiego rodzaju produkt mu dobrać, tak? Czy to ma być pompa ściekowa, czy pompa do wody czystej, do wody ciepłej, do wody zimnej i tak dalej. Tego typu testy są nam potrzebne, bo będziemy wiedzieć, czy ta pompa da sobie radę z tym medium, które klient ma u siebie w przepompowni, czy na oczyszczalni ścieków, i musimy mieć tą pewność, że ta pompa da radę sobie bez problemu. Przede wszystkim, kiedy tworzymy nowy produkt albo optymalizujemy ten, który istnieje, najczęściej mamy kilka iteracji, kilka różnych powtórzeń i na podstawie wyników możemy ocenić, który z nich jest najlepszy i wytypować niekorzystne strefy. I to tak naprawdę da nam wynik. W pierwszej kolejności proces projektowy nowej pompy czy modernizowanej polega na tym, żeby konstruujemy geometrię. Po skonstruowaniu geometrii przeliczamy ją w programie do symulacji numerycznych i wyznaczamy charakterystyki pomp numerycznie. Następnie te pompy są badane na stacji prób pomp i wracamy do obliczeń numerycznych i walidujemy wyniki. Politechnika Wrocławska już od kilku lat współpracuje z Hydrovacuum, robimy różne ciekawe projekty. Dzisiaj staramy się znaleźć miejsca w hydraulice pompy, te, które są odpowiedzialne za jej zatykanie się. Panowie tutaj mają wiedzę z pierwszej ręki, tak? Oni są na tym poligonie, który ma kontakt bezpośrednio z klientem, a klient wymusza rozwiązania, tak, szukanie nowych rozwiązań, a my staramy się to jakoś opisać w postaci matematycznej i pomagać. To niewątpliwie jest bardzo przydatne, bo wiemy, jaka jest potrzeba rynku i ten kontakt jest szalenie istotny. Też dzięki tutaj dobroci zarządu i pana prezesa i tutaj państwa dyrektorów, mamy kilka pomp, które w laboratorium eksploatujemy w postaci dydaktycznej, pokazujemy studentom, tam jest szereg różnych fajnych możliwości.